Oto jedna z cichych ozdób naszej aukcji. Moneta słusznie określana na najwyższe stopnie rzadkości. Moneta, której nie miał w swoim zbiorze Potocki. Czapski określa ją jako R8, czyli najwyższy stopień rzadkości. W katalogu w Skorowidzu Kopickiego była określana jeszcze wyżej, R gwiazdka, czyli unikat. Moneta nieobecna w wielu znakomitych, specjalizowanych zbiorach, choćby ortów. Ort Elbląski 1631. Wyjątkowa, przy tym bardzo ciekawa emisja, której historię rozpoczyna potop szwedzki, a konkretnie wojna Polski ze Szwecją. Po tym jak Elbląg przejął miasto, rozpoczął on emisję monetarną, by finansować dalsze działania wojenne, w pierwszej kolejności bijąc monety takie jak szelongi, grosze, półtoraki. Jednak ze względu na to, że ich jakość była wyraźnie słabsza, już w 1630 roku Gdańsk zakazał przyjmowania monet elbląskich, traktując ją jako fałszywą. Nie powstrzymało to jednak Szwedów. Postawili oni na brak wykształcenia ówczesnego społeczeństwa i postanowiono upodobnić monety elbląskie do monet koronnych. W przypadku trojaków, a w przypadku ortów właśnie do monet gdańskich. Efektem tychże starań jest wyjątkowa, lecz pełna nieścisłości moneta, którą mam właśnie przed Państwem prezentuję. Dlaczego? Gdyż wystarczy wziąć do ręki orta gdańskiego i spojrzeć. Mamy bardzo podobny portret, jednak tytulatura jest zupełnie inna. Tu mamy Gustaw Adolf, tu Zygmunt III. Jednak szesnastkę przy popierciu jest zachowana. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy odwrócimy te monety i zobaczymy to, co widzimy właśnie. Data z orta została przeniesiona, mimo że rzeczywista data została umieszczona w otoku. Herb Elbląga został upodobniony do herbu Gdańska. Wystylizowany ten również bardzo podobnie wykonane. W herbie Elbląga dodano koronę tutaj nad drugim skrzyży, a także wygładzono kratkowane dotychczas pole. Bardzo ciekawa pozycja, a zważywszy na dzisiejszą rzadkość, najprawdopodobniej pozostała ona jedynie próbną emisją pilotażową, porzuconą na rzecz niższych nominałów. Trojaków, chociażby trojaków, dających większy zysk, czy łatwiejszy zysk do wprowadzenia do obiegu. Według naszej kwerendy jest to drugi znany na aukcjach egzemplarz tejże odmiany. Poza niniejszym ortem, którego jedyne dotowanie to 2002 rok, wystąpił tylko jeszcze jeden raz. Ostatnie notowanie tego drugiego egzemplarza to WCN z 2014 roku, czyli jest to moneta nieobecna w handlu od ponad 7 lat. Inna niż egzemplarz Emeryka Hutenczapskiego, różniąca się napisem. Jednostkowa pozycja. Wyjątkowa. Polecamy.